Dzisiaj mamy tę możliwość, żeby otworzyć czwarty rozdział Ewangelii Jana. Jest to jedna z tych niezwykłych historii opisanych właśnie przez Jana, w których dochodzi do spotkania pomiędzy Jezusem a jakąś konkretną postacią. Nie znamy imienia bohaterki tego rozdziału, jest po prostu określona mianem Samarytanki. No jak ja się cieszę, że w końcu jest z nami dzisiaj właśnie Beata, bo przez te kilkanaście odcinków pierwszego sezonu, drugiego sezonu naszego studium z Ewangelii jakoś nie mieliśmy okazji, żeby się zobaczyć, a teraz jest taka dobra właśnie chwila, w której możemy razem sobie siąść i studiować Ewangelię, więc dzisiaj Konrad, Beata razem ze mną. I pozwólcie, że może wystartuję od takiego fragmentu, który w zasadzie kończy tę całą historię. Od 39 wiersza tego czwartego rozdziału Jana czytamy: co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w niego dzięki świadectwu kobiety, która rozgłaszała: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do niego, prosili, aby u nich pozostał. I pozostał tam dwa dni. Wielu też innych uwierzyło dzięki jego słowu. A do kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, teraz sami przekonaliśmy się, że on naprawdę jest zbawcą świata. W ostatnim tygodniu, kiedy czytaliśmy Ewangelię Jana, patrzyliśmy sobie na rozdział pierwszy, na świadectwo Jana, na świadectwo pierwszych uczniów i właśnie w jaki sposób to świadectwo gdzieś tam przenika do serc kolejnych osób. Tutaj ten czwarty rozdział, jak widać, też koncentruje się na świadczeniu, na składaniu świadectwa, które pobudza do wiary. No i jest taką niezwykłą rzeczą, że właśnie w końcówce tego całego spotkania, opowiadania o Samarytance, to świadectwo skutkuje w taki sposób, że Samarytanie wychodzą, idą do Jezusa, ale potem dzieje się coś dalej, coś więcej. Co jednak jest chyba najistotniejszą kwestią, przynajmniej w moim odczuciu, w mojej ocenie, kiedy patrzę na ten tekst, to to, że ta Samarytanka, kiedy przychodzi do miejscowości, w której mieszka, do Sychar, mówi po prostu o tym, co Jezus powiedział jej odnośnie jej samej, odnośnie jej wewnętrznego życia, od tego, gdzie się znajduje, jak wygląda jej codzienność. I to był ten moment, w którym tak naprawdę nastąpiła jakaś przemiana, jakiś przewrót, który spowodował, że rzuciła dzbanek i pobiegła do swoich. Ale ta droga, że tak powiem, z rozumu do serca, która tutaj jest gdzieś naszkicowana w tym czwartym rozdziale, nie jest wcale takie prosta. Więc spoglądając sobie na ten czwarty rozdział, na to spotkanie i na tę rozmowę, która tutaj jest zainicjowana przez Jezusa, zastanawiam się nad tym, jakie drogi, jakie ścieżki muszą zostać przekroczone, albo jakie mury muszą zostać rozbite, czy jakie maski muszą zostać zdjęte, żeby mogło dojść do tego spotkania na takim głębszym poziomie, żeby to świadectwo, które sam Jezus o sobie złoży, mogło wywrzeć tak wielki wpływ, żeby ona z kolei, doświadczając tego spotkania na głębszym poziomie, mogła pójść i stać się świadkiem dla kolejnych osób. Jak sądzicie, tak podążając za tekstem? To, na co ja zwróciłam uwagę, to jest to, żeby doszło do spotkania, musi być miejsce, musi być czas. I to taki indywidualny dla siebie nawzajem. Tak? Ta kobieta przychodzi do studni, wiemy, że przychodzi w południe, czyli przychodzi z takim zamiarem, żeby nikogo nie spotkać. I to też jest takie znamienite, bo idzie i tak sobie to wyobrażam, że gdybym szła do studni, wiedząc, że idę tam w takiej porze, że nikogo nie chcę zobaczyć i widzę, siedzi mężczyzna, to pierwsze wrażenie jest, no nie, ja nie po to idę to w południe, żeby ktoś był, jeszcze mężczyzna, jeszcze Żyd. W ogóle nie mam ochoty na to, żeby coś się wydarzyło, żeby doszło do jakiejś interakcji. A nie dość, że siedzi, to jeszcze coś chce. Zaczyna rozmowę. Czyli taka może niekomfortowa sytuacja dla niej na początku, ale potrzebna i no, jakby konieczna, żeby do tego spotkania doszło. Musi być miejsce, musi być czas, musimy być razem, musimy mieć czas na siebie i musimy zacząć rozmawiać. Zwracasz uwagę, Beata, na okoliczności tego opowiadania. No w pierwszej kolejności, kiedy jest podany ten czas, miejsce, przestrzeń, w której znajdujemy się tutaj na starcie tej historii, widzimy, że jest to Samaria i o tym na pewno pogadamy właśnie w kontekście tych murów, ale też mamy ten wątek dotyczący no właśnie jakiegoś szczególnego miejsca,
które w tym kontekście społecznym jest istotne, ale też przywołuje jakiegoś rodzaju wątki, wspomnienia z innych historii starotestamentowych, które też mogą nam coś pokazać. Jakie znamiona, że tak powiem, może mieć w perspektywie takiego namysłu nad Starym Testamentem to spotkanie przy studni, które ma miejsce pomiędzy Jezusem a Samarytanką, pomiędzy mężczyzną a kobietą? No, są nawiązania do historii z Księgi Rodzaju na przykład, kiedy sługa Abrahama szuka żony dla Izaaka, kiedy Jakub spotyka przy studni swoją przyszłą żonę, albo kiedy Mojżesz z kolei też spotyka przy studni, czy przy właśnie na pojeniu owiec swoją przyszłą żonę Seforę. Więc ktoś, kto czytałby tę historię zupełnie nie z naszej perspektywy religijnej, tylko po prostu jako pewną historię, która jest jakaś fabuła, są jakiś bohaterowie, mógłby pomyśleć, że jest to idealne miejsce na przykład na randkę. Mhm. Albo na zapoznanie kogoś, jeśli się ma ochotę zapoznać kogoś, z kim można nawiązać jakąś głębszą relację. Myślę, że to właśnie może być też taka celowy zabieg ze strony Jana, autora Ewangelii, że też nie personalizuje poprzez nadanie imienia tej bohaterce, tylko przedstawia ją jako kobietę, zwyczajnie jako po prostu kobietę samarytańską, bo przecież ten motyw właśnie takiej relacji intymnej, który zachodzi czasami pomiędzy właśnie mężczyzną a kobietą, tak naprawdę od drugiego rozdziału, czy od tego pierwszego znaku, który pojawia się w Kanie Galilejskiej, jest jakimś takim motywem przewodnim całej tej relacji o Jezusie Chrystusie. Wesele jest jakimś tłem, zapleczem i widać, że to wesele jest też jakąś figurą, która się będzie odnosiła potem do ślubin Jezusa z jego kościołem, z jego wspólnotą poprzez właśnie to wydarzenie krzyża, na którym Jezus dokonuje właśnie odkupienia człowieka. Więc w tej perspektywie możemy już jakby spojrzeć na to, że sam ten kontekst kreśli nam jakieś takie warunki, które pokazują, że tu będzie blisko. Tak, że to o tej relacji, o tym spotkaniu można pomyśleć jako o czymś, co ma znamiona pewnej właśnie takiej szczególnej intymnej więzi. No ale właśnie, żeby do tej intymnej więzi doszło, to się nie robi tak, tak? To się nie robi od pstryknięcia palcem. To trzeba przekroczyć pewne granice w relacjach międzyludzkich i one są tutaj przekraczane, więc wracając do tego pytania startowego, jakie granice, jakie mury muszą zostać tutaj przekroczone, bo jest ich całkiem sporo w tym opowiadaniu. Mogę jeszcze tylko na sekundę do tego wątku wcześniejszych spotkań przy studni. Zobaczcie, z każdego wcześniejszego spotkania rodzi się jakaś nowa jakość dla kobiety, prawda? Mm-hmm. Albo poznaje, no w większości poznaje swojego przyszłego męża i w ogóle zmienia się jej życie, czy to jakaś przeprowadzka, czy zmiana stanu cywilnego, ale jakaś nowa jakość, nowa zmiana, tak? I to gdzieś tutaj takiego uważnego czytelnika Starego Testamentu też może już sugerować, że uwaga, coś się będzie działo, będzie jakaś zmiana, bo to jest takie spotkanie właśnie w takim miejscu, gdzie dochodzi do przemiany dzięki temu spotkaniu. Takie miejsce i taki czas, nieprzypadkowy. Tak, Jezus musi tu być. Tak, i kontynuując jeszcze na myśl nad samą studnią i nad samym porą, jaką jest 6 godzina, liczona od 6 godziny rano, czyli południe, a więc słońce jest w zenicie i przygrzewa najmocniej, mamy do czynienia prawdopodobnie z jakimś właśnie odludnym miejscem, jak powiedziałeś, i mocno nagrzanym. A jednak gdzieś tu w głębi znajduje się woda, która jest symbolem oczywiście, i nie tylko symbolem, ale też jednym z głównych czynników podtrzymania życia istot żywych, czy to roślin, czy to ludzi, zwierząt. Więc widzimy też, że jest to pewne tło spotkania się jakiegoś wielkiego pragnienia i źródła zaspokojenia tego pragnienia. I tak jak mówiłeś o motywie wesela w Kanie, które później się przewija i idzie aż do Wieczerzy Pańskiej. Tak samo też motyw wody pojawił się już w Kanie Galilejskiej w tych naczyniach potrzebnych do obmywania żydowskiego i woda, która też tam była, znowu nam powraca teraz w postaci źródła, czyli wody żywej, wody jakby nie stałej, tylko bieżącej, z której ciągle można nabierać nową wodę do picia. Więc pojawia się zarówno motyw właśnie tej suszy, pragnienia, nagrzania i wody, która jest gdzieś w środku i może ona właśnie zostać wydobyta.
No tylko pytanie, kto tu ją wydobywa i czym. A wracając do twoich murów, no to taki pierwszy mur, to nam od razu jakby rzuca się w oczy i o którym mówi sam Jan, no to jest taki mur narodowościowy, tak, etniczny. Mamy Żydów i mamy Samarytan. I wiemy, to nam Jan dopowiada, że Żydzi nie obcują z Samarytanami, nie chcą między nimi nic wspólnego. Jest między nimi nieprzyjaźń, pewna wrogość, która wynika z takich uwarunkowań historycznych, o których pewnie wiemy. I no jest to taka trudna bariera do... Taki pierwszy mur, pierwszy, który na starcie trzeba pokonać, że pyta mnie o coś Żyda, ja jestem Samarytanką, a przecież nie bierzemy nic od siebie, nie rozmawiamy. Mhm. Żydzi uważali Samarytan za nieczystych. No właśnie, ten fragment, do którego się tutaj odwołujesz, to jest dziewiąty wers, druga część tego wiersza mówi, Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami, więc widzimy, że ten pierwszy adresat, do którego kierowana jest Ewangelia, on nie zna tych klimatów, jakie się znajdują pomiędzy Żydami a Samarytanami, ale podkreśla jeden ważny wątek, że mamy tutaj do czynienia z jakiegoś rodzaju napięciem etnicznym, tak? No i całkiem sporo tego, nie tylko w starożytnym świecie, ale też w naszym. I widać, że Jezus właśnie w kontekście tego opowiadania o sobie, to on jest tą postacią, która przełamuje tutaj ten mur. Nie? To inicjatywa wychodzi od niego. To on jest tym, który stawia pierwszy krok do tego spotkania, bo nie wiem, czy w drugą stronę by doszło do takiego, ruchu. W jaki sposób następuje to przełamanie tego pierwszego muru? Jak on próbuje nawiązać tę więź? Poprzez co? Wystosowuje prośbę i też stawia się jakby w pozycji potrzebującego, czyli niższego. Prawdopodobnie jakiś taki przykładny Żyd tamtych czasów, tamtego regionu, wolałby pewnie, no nie wiem, zemdleć z wyczerpania, niż poprosić nieczystego Samarytanina o wodę. A tym bardziej jeszcze kobietę, która też była traktowana w tamtej kulturze i w tamtych czasach jako człowiek niejako drugiej kategorii, przynajmniej w niektórych sytuacjach społecznych albo w wielu sytuacjach społecznych. Tak więc Jezus odkrywa swoją słabość. Pokazuje, że jest spragniony, jest zmęczony. Nie jest to żaden zabieg, bo mamy opisane, że usiadł zmęczony podróżą, więc wszystko jest autentyczne i on stawia się jako ten, który potrzebuje tej pomocy. Jest to też takie psychologiczne, że chcesz mieć przyjaciela, to poproś kogoś o coś. Mhm. On wtedy zobaczy, że ty go doceniasz, że on ma takie możliwości, żeby ci pomóc i być może łatwiej jest nawiązać taką relację wtedy. A to też pokazuje, że on nie ma poczucia jakiejś bariery w stosunku do niej. Tak? To jest, wydaje mi się, taka pierwsza dość istotna kwestia, że nie patrzy na tę kobietę, będąc Żydem, z góry. Tak, co jest typową, że tak powiem, własnością tej tożsamości żydowskiej w relacji w stosunku do Samarytan. Więc to jest totalnie nieobecne. Nie? To jest coś, inaczej można powiedzieć, że to są okulary, poprzez które Jezus nie patrzy na drugiego człowieka. I jednocześnie mam takie poczucie, że zaprasza tę Samarytankę do tego, żeby spróbowała w ten sam sposób spojrzeć na niego, bo kiedy ona się odnosi właśnie do tych podziałów, tak, do tych niechęci, do tych antagonizmów, które leżą pomiędzy jedną nacją a drugą nacją, no to Jezus mówi, że gdybyś mnie znała, tak, to znaczy zwyczajnie, gdybyś wiedziała, kim jestem, gdybyś znała dar Boga, to może w taki sposób nie podchodziłabyś do mnie, bo wiedziałabyś, kim jestem, dlaczego jestem. No i właśnie ten motyw tego daru, który się tutaj pojawia. Właśnie w perspektywie Ewangelii Jana, co ten komunikat może nam właśnie powiedzieć o Jezusie, o Bogu, o jego stosunku do człowieka, o stosunku Boga do ludzkości, o tym, w jaki sposób widzi właśnie nas jako ludzi i w jaki sposób też chce wejść, że tak powiem, w te interakcje. Bóg chce nam chyba pokazać, że widzi nas zupełnie inaczej niż my siebie. Tak? I też mi podoba się bardzo to zdziwienie Samarytanki, że właśnie to zdziwienie świadczy o tym, że Jezus wychodzi poza pewne normy, że wychodzi poza pewną obyczajowość, która tam jest przyjęta i ona jest tym tak bardzo zdziwiona. I my czasem też możemy być zdziwieni tym, jak widzi mnie Jezus, nie? Żeby spojrzeć na siebie takimi oczami, jaki widzi nas Pan Bóg. W Nowym Testamencie czytamy u Pawła, że u Boga nie masz mężczyzny, kobiety, Żyda, Greka, tak? Że po prostu patrzy jak na Boże dziecko, ale to jest
pierwszym być może kontakcie z Ewangelią i z Bożym Słowem, to może być takie coś, co nas szokuje, że Bóg mnie tak widzi, że Bóg mnie widzi zupełnie inaczej niż ja widzę siebie, bo ta kobieta też musi widzieć siebie inaczej, bo ona przychodzi tak, żeby się z nikim nie spotkać, ona ma swoje zdanie na swój temat już też wyrobione, tak? No możemy się domyślać, że ma tą samą ocenę mocno zaniżoną przez to, co zadziało się, co wydarzyło się w jej życiu do tej pory i tak na siebie patrzy, a tutaj jest ktoś, kto jakby tego nie dostrzega, widzi po prostu człowieka, który może zaspokoić jego potrzebę i Jezus o tej potrzebie mówi, a przed nim jest człowiek, który tą potrzebę może zaspokoić. Czyli nawet już przez tą samą prośbę, daj mi pić, on już ją podnosi na jeden poziom, tak? W ogóle odzywam się do ciebie, mimo tego, że jestem Żydem, nie patrzę na to. Jesteś dla mnie człowiekiem, który może zaspokoić moją potrzebę. Stawiam ci wyżej. Ale tutaj musi ten mur tego stereotypu runąć też nie tylko, no chyba tak naprawdę przede wszystkim w jej oczach, bo widać, że Jezus tak, nie rządzi się tymi prawami. I ja się tak właśnie zastanawiam nad taką kwestią, czy jak funkcjonujemy my jako ludzie w relacji do kogoś, o kim mamy przeświadczenie, że nami gardzi. I nie wiem, czy znajdowaliście się kiedyś w takiej sytuacji, kiedy mieliście taką świadomość, że ktoś was nie szanuje, ignoruje was ze względu na to, kim jesteście, skąd jesteście, albo ze względu na płeć na przykład. Czy znajdowaliście się kiedyś w takich sytuacjach? Albo być może jesteśmy w stanie sobie to jakoś tam wyprojektować, narysować, co może się toczyć w człowieku, który ma takie poczucie, że ktoś nim gardzi. Co myśli o tym człowieku, o którym myśli, że myśli to, co myśli? No na pewno jest postawa obronna, która może przybierać różne formy. Jedną z nich jest na przykład jakieś takie opancerzenie siebie, znieczulenie siebie, zamknięcie się, żeby tylko nie pokazać swojej słabości, żeby nie pokazać, jakim się jest naprawdę, żeby nie dać kolejnych argumentów i kolejnych powodów do tego, żeby mną gardzili. A może też przybierać formę ataku, no bo najlepszą obroną jest atak, jak mówi jakieś tam powiedzenie, powiedzmy strategiczne, więc często ta postawa obronna prowadzi do jakiegoś takiego reaktywnego zachowania, atakującego. Jak ktoś nawet mnie nie atakuje, ale ja myślę, że on mnie zaatakuje, to ja go zaatakuję pierwszy, żeby uprzedzić ruch przeciwnika. Okej, więc Jezus można powiedzieć, że żeby złamać ten mur i zmienić sposób myślenia Samarytanki o sobie samym, no właśnie robi ten ruch tej prośby, tego zapytania, mówi o tym darze Boga, co widząc w perspektywie Jana jest niczym innym jak wyrazem miłości, czyli innymi słowy, jakbyś wiedziała, że cię kocham, jak Bóg kocha świat, to nie miałabyś po prostu takiej niechęci, takiego lęku, takiego strachu, takiego odepchnięcia, bo to tak jest, nie, że kiedy wiemy przecież, że mamy wokół siebie życzliwych ludzi, nie, i którzy nas szanują, którzy nas kochają, którzy nas akceptują, takim, jakim jesteśmy, to nie mamy przed nimi żadnego rodzaju oporów, nie uciekamy od nich, nie zamykamy się na nich. Więc jest tutaj ten pierwszy mur, który jest zburzony ewidentnie właśnie poprzez postawę Jezusa. Próbuje się dobić w jakimś sensie do niej, tak? Próbuje dotrzeć do tej kobiety, no ale to nie jest takie proste, bo za chwilę padną, że tak powiem, kolejne mury, które zostaną z jednej strony postawione i które będą musiały runąć. Ten tekst w 12 wersecie mówi nam, czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego stada. Co tutaj jest za postawa? Co to jest za sposób właśnie myślenia albo właśnie wejścia w komunikację z drugim człowiekiem? Dla mnie to jest takie pytanie, kim ty w ogóle jesteś? Tak? Coś tutaj ode mnie chcesz, coś mówisz, ale kim ty jesteś? Nic nie masz, jesteś spragniony, nie masz nawet, no niczego. Tak? Ale to nie jest pytanie wyakcentowane na poziomie a kim ty jesteś, tylko a kim ty jesteś? No tak, dokładnie. Co to ma być w ogóle? Tak, no tak. Widać, że Jezus sam się prosi mniej więcej o takie niezrozumienie, bo skoro najpierw mówi daj mi pić, ona nie odpowiada może na tą prośbę od razu, a za chwilę Jezus mówi, a gdybyś mnie znała, to sama byś chciała pić? No, a on nie ma czerpaka, sam chce pić? No to widzimy, że dochodzi do niezrozumienia, które często występuje w Ewangelii Jana jako taki środek dydaktyczny, gdzie Jezus prowokuje ją niejako do wejścia na rozmowę na poziomie duchowym,
czyli próbuje wyjść z tego doczesnego aspektu na duchowy, podobnie jak z Nikodemem. I nie ma się co dziwić, że kobieta reaguje tak, jak reaguje, ponieważ no, to jest logiczne. Jak możesz mi dać wody, skoro nawet nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka? Skąd więc masz tę wodę żywą? No i zadaję pytanie, czy ty jesteś większy? To pytanie w strukturze tekstu greckiego wskazuje, że ona spodziewała się, że on zaprzeczy. Nie, nie jestem. Czy ty jesteś większy? No nie, nie jestem. A jednak Jezus nie idzie w tę stronę, nie bierze jakby, nie daje się wpuścić w maliny, no bo zna swoją wartość i zna wartość tego daru, który ma dla kobiety. Widać, że na pewno musiały być jakieś systemy racjonalizowania sobie, tłumaczenia sobie tego, że okej, jesteśmy przez Żydów gnębieni, mają nas za psy, ale zobaczcie, to my mamy studnię, którą Jakub dał naszym ojcom, prawda? Więc każda grupa, czy każda osoba, która jest w jakiś sposób uciskana, musi sobie z tym poradzić w jakiś sposób. No, stara się poradzić sobie w naturalny sposób. Oni opracowali taką taktykę, że no może jesteśmy dla nich tymi psami, ale mamy studnię Jakuba, czyli ich ojca, którą on dał naszym ojcom. Więc może nie ma co konkurować na poziomie etnicznym, czy też może płciowym, ale chociaż mamy tę studnię, która odnosi się do wspólnego dziedzictwa, które wy też przecież uznajecie. Czy ty jesteś większy od Jakuba? No chyba nie. A Jezus nie odpowiada na to? Ale tylko... co Jezus mógł na to pytanie odpowiedzieć? Nie? Bo... mógł odpowiedzieć na pewno, jestem. No raczej. Nie tylko od Jakuba, od każdego bohatera, jaki którykolwiek w waszej historii się pojawił. I to coś dużo o nim mówi, prawda? Tak, tak. Ale Żydom w którymś momencie tak odpowiada, bo Żydzi mówią, czy ty jesteś większy od Abrahama? A on mówi, jam jest. On mówi wprost, tak, jestem większy. Tutaj nie wchodzi z nią w tą potyczkę w ogóle słowną, tak? Tylko on wie, że ma jej do przekazania coś bardzo ważnego i tutaj nie chodzi o to, żeby byśmy teraz się licytowali, kto ma więcej, kto ma jakby więcej praw do tego miejsca, kto lepiej wie, jak Bogu oddawać chwałę, w ogóle nie wchodzi w potyczkę, kto jest kim, tylko ja wiem, co ja chcę ci powiedzieć. Ja muszę wyciągnąć się z twoich schematów i mam sobie coś ważnego do powiedzenia, bardzo ważnego, coś, co zmieni twoją samoświadomość. Tak? Dlatego tym się zajmuję, bo w taką, w cudzysłowie, potyczkę wchodzi potem z Żydami, mówiąc, tak jest, jam jest, tak, wprost. Tak, 8 rozdział. I chcą go zabić. Tak? Tak, tak, ale jakby to, że tam to jest na miejscu, a tutaj, tutaj nie o to chodzi, nie? Tu chodzi o coś zupełnie innego, zmianę myślenia tej kobiety, więc zostawiamy tą potyczkę z boku, jak ją zostawia i chcę dotknąć tego, co jest sednem, co jest najważniejsze w jej życiu. Ale to też pokazuje, że żeby mogło dojść do spotkania, to człowiek musi jakby odłożyć jakby na bok to swoje mniemanie o sobie w wielu przypadkach i, że tak powiem, stanąć w takim punkcie, w którym będzie mógł z jednej strony usłyszeć i powiedzieć i żeby do tego nawiązania głębszej relacji doszło, bo jeśli mamy ciągle właśnie w tle to spotkanie pomiędzy mężczyzną a kobietą, jeśli mamy tę intymność w tle, intymność relacji, intymność zaślubin, która od drugiego rozdziału się pojawia, no to siłą rzeczy tutaj to ego, to kim ja jestem, a kim jesteś ty, ono musi gdzieś po prostu schodzić na jakiś dalszy plan, żeby mogło zaistnieć zupełnie coś innego, co właśnie jest w stanie wybudzić człowieka do jakiegoś pozytywnego stosunku względem siebie i obudzić to, co jest takie najbardziej, nie wiem, czułe w drugim, zejść gdzieś głęboko poza jakieś właśnie pozakrywane rzeczy, które będą niedostępne dla kogoś, kto będzie utrzymywał dystans, nie? Bo tutaj są dystanse, które są porozkładane i one muszą być połamane. No to i mamy trzeci. Też warto zwrócić na uwagę, wybacz Adam, jeszcze, że przyszła mi taka na chwilę myśl, że być może Jezus stosuje tutaj taką ironię. A co masz na myśli, mówiąc o ironii? Że wchodzi na chwilę w tego, który pragnie i nie ma nawet czerpaka. Być w takiej sytuacji przecież znajduje się ta kobieta właśnie. Ona chce się napić, studnia jest głęboka, ona nie ma czerpaka. Chodzi mi tylko o to, że on przyjmuje... Znaczy ona ma czerpak, on nie ma. W znaczeniu dosłownym, ale w znaczeniu egzystencjalnym nie ma, a jest spragniona. Tak.
Tak. A Jezus nie jest spragniony. I on ma czerpak duchowy. I on ma czerpak, którym sięga do jej duszy, co nie? Więc tak naprawdę Jezus przyjmuje taką postawę nie tylko dlatego, że mu się chciało pić, ale właśnie tak jak dobry nauczyciel też czasami przyjmuje postawę, która ma wzbudzić myślenie i na chwilę przyjmujemy taką no przecież paradoksalną, jakąś absurdalną nawet postawę, że ja mogę ci dać wodę, ale nie masz nawet czerpaka. No ale właśnie zobacz, w takim punkcie ty właśnie jesteś. No i ona tutaj, można powiedzieć, że rozpoczyna tego poziomu, no to jak masz, to daj, żeby nie musiała tutaj co chwilę przychodzić i czerpać i pragnąć. No i interesująca jest, można powiedzieć, odpowiedź na tę prośbę, która tutaj padnie ze strony kobiety, czy na to jest zdanie. Nawet też, jeśli ono jest nasączone pewną ironią, bo też to tak może troszeczkę z tego wynikać, nie? Niemniej jednak Jezus, znając jakby właśnie to, co się tam dzieje w jej życiu, odpowiada w sposób, który przynajmniej w mojej ocenie gdzieś bezpośrednio dotyka tego, co jest taką biedą, której tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć właśnie w tym konkretnym zdaniu. Gdzie my tutaj jesteśmy? 16 werset? To jest tak, 15-16. Kobieta prosiła: Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. I Jezus odpowiada: idź zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta mówi: nie mam męża. Płaska odpowiedź, tak? Zgodna ze stanem faktycznym, ale nie mówiąca nic. Jak sądzicie? No bo Jezus odpowie, tak? No masz rację, miałaś pięciu. Miałaś pięciu, szósty, z którym jesteś, nie jest twoim mężem. Ucieczka od tego, żeby oczywiście nie wejść w temat. Nie mam męża, zresztą kim jesteś, żeby poznawać moje osobiste, intymne sprawy. Ale jednocześnie to jest taki tekst, którym pokażę, co się dzieje w życiu tej kobiety tak na co dzień. A co się dzieje, biorąc pod uwagę właśnie ten kontekst, ten świat, w którym ta kobieta żyje, w którym funkcjonuje jako Samarytanka w Samarii, w miasteczku ludzi wierzących blisko centrum kultowego, gdzie pięcioksiąg, nawet jeśli po pewnych drobnych modyfikacjach, ciągle jest czymś normatywnym dla funkcjonowania właśnie tej społeczności i tej grupy. To jest w ogóle, po pierwsze, to jest temat, którego nie chcę poruszać, nie? To nie mam męża, w ogóle zamyka temat, tak? Nie rozmawiamy o tym, to nie jest rozmowa na teraz, nie chcę o tym mówić. Nie wiemy dokładnie, ale no, możemy się domyślać, że jej sytuacja jest bardzo trudna. Może jest rozwiedziona kilka razy, dostała list rozwodowy od swoich poprzednich partnerów, może umarli, może raz czy drugi została wdową. Tego nie wiemy. To, co wiemy na pewno, czy to, co możemy domyślać się na podstawie tej historii, to, że na pewno jest kobietą, która próbuje znaleźć gdzieś sobie szczęście, jakieś poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Nie wychodzi i jest w takim momencie, że nie ma już nadziei, że to wyjdzie, tak? Bo mężczyzna, z którym jest, już nawet no nie bierze jej za żonę. Tak? Jest w jakimś takim układzie bardzo niekorzystnym, bez jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, dlatego że no, jest w takim związku nieformalnym i też patrząc na położenie kobiet tamtego czasu, na pewno to nie jest sytuacja wymarzona, tylko to jest po prostu coś, to jest zło konieczne. Żeby w ogóle funkcjonować, musi być w czymś takim. Tak? To nie jest sytuacja z dzisiejszego świata, że ma dość po pięciu związkach i teraz sobie być sama i niezależna i mieć niezależnie jakiegoś tupiąca partnera, z którym się spotyka. Tupiąca na tą feministkę, bo tak, sama rozdaje karty. Tak, tylko muszę się zgodzić na taki układ, żeby w ogóle przeżyć, tak? Bo już nikt więcej nie chce mnie za żonę z różnych przyczyn. Czy może poprzedni mężowie znaleźli coś odrażającego i napisali list rozwodowy, czy może umarli, no ale gdzieś jest taką kobietą trochę przeklętą w swojej społeczności. Nie? Która niesie jakieś takie duże brzemię, no i musi się godzić na układ, który na pewno który raczej jej nie odpowiada, ale nie ma nic lepszego. A jakie to musi być niesamowicie trudne dla człowieka, tak? No, tak jak wspominasz, nie mamy tutaj wskazania bezpośrednich przyczyn, dlaczego jest już po pięciu małżeństwach i nie wiemy, ile razy listy rozwodowe dostała, być może ani razu. Być może pięciu mężów zmarło, bo tekst nam właśnie niczego konkretnego nie sugeruje. Może poza jednym stwierdzeniem, kiedy ona idzie do tego miasta i mówi: powiedział mi wszystko, co uczyniłam, tak? Więc ona żyje w jakimś obciążeniu, że niesie na sobie jakiegoś rodzaju odpowiedzialność za to, co
miało miejsce w jej życiu. My nie wiemy, co to jest, bo to może być właśnie kwestia tego, że nie mogła mieć dzieci. I taki facet, taki mężczyzna w tamtym okresie, po prostu ze względu właśnie na jej brak spełnienia jej społecznej funkcji, może powiedzieć, nie chce ciebie. Tak? Jeśli znajdzie coś odrażającego, jeśli znajdzie coś, co nie spełnia wymogów, oczekiwań po drugiej stronie. Ja myślę sobie, jejku, jakie to musi być trudne usłyszeć albo przeczytać nie ma dla ciebie miejsca w moim życiu, jesteś rozczarowaniem, jesteś odrażająca, bo nie wiemy, co tam dokładnie się po prostu toczyło, ale wiadomo, nie chodzi też o to, żebyśmy wdrukowywali swoje własne stany w tekst, ale możemy sobie wyobrazić na podstawie doświadczenia ludzkiego, jakiego rodzaju takie ciężary wewnętrzne, a może być może jeszcze więcej niż nam się wydaje z perspektywy XXI wieku, ale właśnie jeszcze dokładając do tego strach o codzienność, o egzystencję, o przyszłość, poczucie swojej wartości, tak. Co dalej ze mną. To jest coś naprawdę niesamowicie obciążającego. Więc nie dziwi to, że ona ucieka od tego. Ona ucieka od tej prawdy swojego życia, od tego fragmentu swojej historii, prawdopodobnie dość długiej, bo takie doświadczenia to nie są doświadczenia, które się przerabia w miesiąc czy dwa. To są lata życia w czymś. Długie lata życia w czymś. To znalezienie się tutaj w samotni. Wiecie, w trudnych momentach ludzie też często nie chcą po prostu rozmawiać z drugim człowiekiem. Nie? Się zastanawiam nad tym, czy właśnie to południe, dla którego ona jest tutaj, a nie inna pora dnia, kiedy często kobiety chodziły do studni, żeby pobić też z koleżankami, pogadać, poplotkować. To studnia miała taką funkcję towarzyską przecież. Tak, no to jest właśnie taka galeria handlowa, tak? Tak, tak. W której coś tam można zrobić, pogadać, kupić w cudzysłowie i tak dalej. No to jest uciekanie przed kimś, nie? Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja czasami, jak mam na przykład taką trudną chwilę w swoim życiu, to mam czasami tą taką tendencję do izolowania się od relacji z drugim człowiekiem. No nie chcesz być bliżej, bo raczej stronisz, bo coś tam przerabiasz wewnętrznie. No a tutaj przychodzi do spotkania, w którym Jezus właśnie w odpowiedzi na to pytanie albo na ten prośbę, no to daj mi pić, uderza w taki punkt jej życia, w którym widać, że bardzo dużo się dzieje. No i się okazuje, że kobieta nie będzie chciała brnąć dalej w tę rozmowę, ponieważ nagle przeniesie uwagę z abstryknięciem palca po raz kolejny zupełnie inny obszar, a to może porozmawiajmy o tych górach tutaj dookoła, tak? Bo tam jest Garizim i na tym Garizim jest świątynia, w której oddaje się cześć Bogu zgodnie z tym, jak mówią ojcowie i jak mówi Pięcioksiąg Samarytański, a wy Żydzi mówicie, że u was. Czy nie wydaje wam się, że religia bywa czasami ucieczką od rzeczywistości? Dokładnie, może być takim tematem zastępczym, kiedy nie chcę dotknąć tego, co najbardziej boli, prawda? Ja myślę o tej kobiecie, jeszcze pomyślałam sobie, że ona jest takim pułapce powtarzania, tak? Że mijają lata w jej życiu, a ona może co jakiś czas wraca do niej refleksja, znowu jestem w tym samym punkcie. Tak, znowu z tym listem, albo znowu sama, znowu jestem w tym samym punkcie, mijają lata i znowu jestem w tym samym punkcie, tak? Takie zaklęte koło takiego powtarzania, z którego jakby nie ma już wyjścia. I to jest tak trudny temat, dlatego właśnie nie chcę poruszać, że jest taki trudny. No i ma takie w zanadrzu tematy zastępcze, tak? Myślę, że my też czasami mamy takie asy w rękawie, że jak ktoś mnie o coś zapyta, to ja już wiem, jak przekierować rozmowę, jak zmienić temat, chociażby na pytanie, a co u ciebie, albo w ogóle, a co tam w naszym zborze, albo wiesz, bo my tak, a nasz pastor to i gdzieś w naszym kościele to tak. I to takie właśnie tematy zastępcze, które pomagają nam uniknąć to, o czym nie chcemy rozmawiać, a z drugiej strony, jeśli o czymś nie chcemy rozmawiać, to gdzieś przeczytałam taką myśl, jeśli człowiek nie chce o czymś rozmawiać, to znaczy, że nie potrafi przestać o tym myśleć, że jest w jakimś takim miejscu, że to jest taki tak bolący temat, który jakby spędza sens oczu z jednej strony, ale z drugiej strony nie chce go poruszać, nie chce go dotykać w ogóle. A Jezus właśnie jawi się w życiu tej kobiety i w życiu w ogóle osób wierzących, jako ten, który właśnie dotyka tych najtrudniejszych. Nie? I on idzie ponad te tematy zastępcze i do sedna. No ale tutaj zwracasz uwagę jeszcze na taki wątek, na taką kwestię jak, że tak powiem, wpadanie non-stop jakby w ten sam schemat.
wydaje mi się, że to jest dość ważne i takie chyba też dość obserwowalne, że w ogóle w doświadczeniu ludzkim, że my jako ludzie mamy jakieś potrzeby, w tym przypadku potrzeba miłości, potrzeba bezpieczeństwa, o których ta historia mówi, no jest taką chyba bezwzględnie istotą i fundamentalną dla tego, dlaczego ludzie wchodzą ze sobą w bliższe więzi, chcą zaspokoić jakąś potrzebę, jakiś deficyt, nie? I okazuje się, że on nie jest zaspokojony poprzez jedną relację, a potem nie jest przez drugą i trzecią. Jakie to może być czasami właśnie złudne, że jak znajdziemy kogoś, kto będzie dobry, to zakleimy jakąś dziurę, w której z naszego życia ucieka całe szczęście. Ale ta historia pokazuje, że to jest naklejka za naklejką, a ciągle jest ten sam stan. I może to też jest właśnie o tym, że czasami jakby poszukiwanie ciągle w tym samym miejscu rozwiązania na swój dylemat, na swoją bolączkę, to jest przejaw jakiegoś rodzaju no właśnie utknięcia. Utknięcia i mechanizm, który powoduje, że człowiek nie widzi nic poza tym, co jest zawężenie. Wokół niego. To jest taki mechanizm charakteryzujący ludzi. To jest takie tunelowe, depresję, takie myślenie tunelowe, zawężone. Nie widzę nic dalej, tylko w tym cały czas brnę w tym samym, chociaż nie ma poprawy, nic się nie zmienia, ale ja nie widzę nic innego. Takie myślenie tunelowe, bardzo zawężone. Tak. W oczekiwaniu, że jak może, że następnym razem może, tak, może tak, efekt będzie może inny, jednak inaczej. A on jest jednak dokładnie taki sam. I to spotkanie z tym Jezusem, ono ma w sobie ten potencjał naprawdę jakiejś konkretnej, rzeczywistej zmiany, ale to też chyba pokazuje nam, że no w niektórych momentach zupełnie co innego jest rozwiązaniem na nasze bolączki, niekoniecznie to, co nam się wydaje, że jest. Ale z drugiej strony mamy też te tematy zastępcze i na pewno chciałbym, żebyśmy o tym trochę porozmawiali, bo dlaczego religia, tak jak tutaj no obrazowo, że tak powiem, jest zmiana tematu w kierunku religii, to jest temat zastępczy. Czy religijność może być takim tematem zastępczym na głębszym poziomie w kontekście właśnie naszego mierzenia się z codziennością? Jak sądzicie? Na pewno ona tutaj nie tylko robi temat zastępczy, ale znowu się dystansuje, nie chce tej bliskości, bo wcześniej dystansowała się na tle etnicznym. Ty jesteś Żydem, jestem Samarytanką. Potem trochę na tym tle takim czysto fizycznym, nie masz przecież czerpaka, to o co ci chodzi, czy ty jesteś mądry, normalny, a teraz ja jestem Samarytanką, a ty jesteś Żydem w znaczeniu religijnym, nasze religie się różnią, więc znowu chcę zrobić krok wstecz, żeby właśnie nie iść w tam, gdzie tak naprawdę najbardziej potrzeba. To też pokazuje, że człowiekowi trudno jest czasami podjąć się właśnie pracy nad samym sobą lub na tym, co jest jego prawdziwym problemem, ponieważ wymaga to czasu, wymaga to też cierpienia, wymaga to jakiegoś otwarcia się na ponowne przerabianie tych samych sytuacji. To tak jakby przypominać sobie, nie wiem, wypadek i ciągle albo jakąś sytuację traumatyczną i tkwić w tym, prawda? Więc no właśnie przez uciekanie tworzy się ten problem, ale my myślimy, że możemy uciekać w nieskończoność, a właśnie Jezus tu próbuje dać jej taką przestrzeń, kiedy ona mogłaby się z tym zmierzyć w końcu. No i religia może być tematem zastępczym, bo to są na pewno tematy bardzo ważne, tematy, które łatwo się mówi na poziomie takim abstrakcyjnym, niewidocznym, pojęć, które niby wszyscy znamy, ale i tak one nie dotykają sedna sprawy, ponieważ język religijny nie jest językiem naturalnym, można powiedzieć, jest językiem wtórnym, wytworzonym przez religię, przez kapłanów, teologów, przez społeczność wierzących. A tutaj Jezus próbuje sprowadzić całą tą rozmowę nie tylko na poziom, ale i też na język egzystencjalny, czyli tego, co ona czuje, czego potrzebuje i co jest prawdziwym rozwiązaniem na jej problem. Czasami też łatwiej jest być religijnym, niż tak naprawdę zastanowić się, z czym ja mam taki głęboki problem i z czym muszę przyjść do Jezusa. A kiedy jestem religijny, to podnoszę swoje poczucie wartości przez coś innego, prawda? Bo ładnie się ubiorę, bo przyjdę do kościoła, bo przeczytam Biblię i na zewnątrz wygląda w porządku. Ja się czuję lepiej, bo wiem, że jestem religijna, ale tam są pokłady, którymi się trzeba zająć, ale to jest tak, że nie chcę się tym zająć. Łatwiej jest pokazać swoją religijność niż
zastanowić się tak naprawdę, kim jestem, czego potrzebuję i co Bóg może mi ofiarować, kiedy pozwolę Mu, żeby pozwolę Mu wejść w to moje życie. Ale też tak myślę sobie, że na poziomie no właśnie składania świadectwa, bo to jest jakby ten motyw, który się tutaj przewija właśnie przez ten czwarty rozdział i pojawia się w rozdziale pierwszym, że tak naprawdę dyskusja o różnicach, nie wiem, wyznaniowych, bo przecież, że tak powiem, poruszamy się w ramach jednej religii mozaistycznej, czy jakizmu, ale można powiedzieć w różnych dwóch denominacjach, które mają pewne różnice. Zobaczcie, że Jezus tutaj w ogóle nie brnie w te kierunki, on nie będzie tutaj polemizował z przeświadczeniami Samarytan i pokazywał, dlaczego judaizm ma rację, ale zwróci przede wszystkim uwagę na kwestię prawdy, autentyzmu, oddawania czci w duchu, w prawdzie i mówi o tym, że nadchodzi taka godzina. I sądzę, że my też czasami właśnie niejednokrotnie w relacjach między sobą, w relacjach z drugim człowiekiem możemy jakimiś tematami około religijnymi się zajmować, często w ogóle nie spotykając się na jakimś głębszym poziomie w zakresie tych rzeczy, które są naprawdę naszą potrzebą i które są ważne i w których my potrzebujemy Boga w swoim życiu. Niekoniecznie w kontekście tego, żeby wiedzieć, który dzień tygodnia jest właściwym dniem kultu, czyli na której górze jest powinno się oddawać cześć, ale właśnie w zakresie tego, co Bóg mógłby zrobić w moim życiu w jakimś obszarze, który naprawdę jest, jest poraniony, jest w biedzie, jest w chorobie, można powiedzieć, że znajduje się w stanie śmierci. Tutaj w tej odpowiedzi kobiety na to wszystko, jak kiedy Jezus mówi o tym duchu, o tej prawdzie, o tym, że przyjdzie taki dzień, że prawdziwi czciciele i w zasadzie ten dzień już nadchodzi, znajdziemy taką kolejną, mam wrażenie, próbę odskoczni, tak? Tak, jak kiedyś Mesjasz przyjdzie. Ja wiem, że Mesjasz przyjdzie, jak przyjdzie Mesjasz, to Mesjasz opowie, nie? Taka sprawa przerzucania gdzie znowu dalej, nie? Nie tu, nie teraz, kiedyś. Prokrastynacja to chyba dobre byłoby określenie na tego typu mechanizm. I to jest niezwykłe, że Jezus tutaj pierwszy raz w ogóle w Ewangelii Jana właśnie komuś bezpośrednio powie, ja nim jestem, ja jestem Mesjaszem. Odsłoni swoją tożsamość. No i ten niezwykły moment, kiedy kobieta rzuca ten dzbanek i biegnie do miasta, żeby opowiedzieć swoim sąsiadom o tym, kogo spotkała. Chodźcie, zobaczcie, spotkałam kogoś, kto wie o mnie wszystko. Tak? I mimo tego, że wie o mnie wszystko, dalej ze mną rozmawia i chce mieć jakąś relację z blisko. Ale wiecie, co mi też tutaj przychodzą mi na myśl apostołowie, kiedy Jezus staje na ich drodze, oni zostawiają sieci i idą za nim. Ona zostawia dzban i idzie powiedzieć, co on zrobił. Jest jakaś taka zmiana w życiu człowieka. Coś zostawia to, czym się jakby zajmował do tej pory. Coś, co być może było teraz dla niego ważne. Ci zostawiają sieci, ona zostawia dzban i wie, że musi podać to dalej. Nie? Musi opowiedzieć, że stało się coś niezwykłego w jej życiu. Że no ktoś nieprzypadkowy stanął na jej drodze. No ja myślę, że z takiej perspektywy i egzegetycznej, i teologicznej też jest taką dość ważną rzeczą właśnie też w kontekście języka Ewangelii Jana, że Jezus staje się tym siódmym mężczyzną właśnie, którego ona spotyka gdzieś na swojej drodze, właśnie też w kontekście tego całego tła, o którym mówiliśmy, tych nawiązań do tej relacji intymnej, bo pięciu facetów miała, pięciu mężów miała, ten, z którym jest, nie jest jej mężem, ale Jezus jest tym siódmym, którego spotyka właśnie przy tej studni, który zaspokaja jej potrzebę, który dotyka rzeczywistych, głębokich spraw w jej życiu, w jej sercu i więc ona może już zostawić ten dzbanek, bo już nie potrzebuje czerpać, bo spotkała kogoś, kto zrobił więcej. No i jest najpotężniejszą ewangelistką, misjonarką całej Ewangelii według świętego Jana. Nikt nie ma takich dobrych, że tak powiem, efektów w zakresie tego, co oznacza przyprowadzać ludzi do Jezusa, żeby złożyć świadectwo. Więc widać, że to osobiste i głębokie doświadczenie, spotkanie z Jezusem i zaspokojenie osobistych potrzeb, a nie jakieś około religijne czy płaskie tematy są tak naprawdę kierunkiem, w którym jako uczniowie Jezusa w kontekście składania świadectwa powinniśmy gdzieś podążać. Ciekawe jest też właśnie to podsumowanie, że wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło dzięki jej świadectwu, dzięki świadectwu tej kobiety.
Później Pan Jezus został tam dwa dni, bo poprosili Go i powiedzieli, już teraz wierzymy na podstawie własnego doświadczenia, bo słyszeliśmy, co mówił i wiemy, że jest Zbawicielem świata. To pokazuje, że zarówno w judaizmie, tym powiedzmy takim jerozolimskim, prawowiernym, jak i tu w samarytanizmie, Jezus pierwszymi uczniami czyni kobiety. Bo kobiety doświadczają zmartwychwstania Chrystusa jako pierwsze, na nich opiera się wieść o zmartwychwstaniu, a tu również kobieta jest pierwszym misjonarzem wśród Samarytan i to można powiedzieć, gdyby przejrzeć wszystkie kobiety w tym mieście, to prawdopodobnie ona byłaby na końcu tej listy, którą można byłoby użyć, patrząc po ludzku. Więc Jezus też nie tylko uzdrawia ją, pokazuje, że ją akceptuje taką, jaką jest, znając ją w pełni i wszystkie zakamarki jej życia, ale również, tak jak powiedział, ten, kto pije tę wodę, z niego wytrysną źródła wody żywej. I jak ona tam biegnie, to można sobie wyobrazić, że to źródło z tej studni tam po prostu leci do tego miasta i oni przychodzą do tej źródni i czerpią, żeby oni się też napili. Więc widać tę przemianę wewnętrzną, ale również tak sobie myślę, że już nigdy jej pozycja w tej wiosce nie była taka jak do tej pory. Może my nie znamy jej imienia, ale myślę, że jeszcze przez wiele pokoleń imię tej kobiety mogło być znane w tym Sychar i mówili, a pamiętacie, taka była, która miała takie problemy, takie trudności, już wszyscy ją skreślili. I to ona powiedziała nam o Zbawicielu tego świata i to on do niej przyszedł, a nie do nas. Więc w ogóle nie tylko uzdrowił ją wewnętrznie, ale również ta Ewangelia podniosła ją społecznie i jakby uzdrowiła całościowo. To jest jakby taki obraz, który jest bardzo atrakcyjny, który naprawdę pokazuje, że Bóg nie tylko się interesuje tym jakimiś tam naszymi modlitwami, ale potrafi nas całościowo odpowiedzieć na nasze potrzeby, na nasze braki i na nasze deficyty. Jak robi zmiany w naszym życiu różnicę, to też na wszystkich płaszczyznach, prawda? Że to nie jest tylko zmiana taka, która dotyczyć będzie tej relacji Bóg-człowiek, ale też tej relacji społecznej, myślenia o sobie. No na każdej płaszczyźnie Bóg wchodząc robi różnicę i robi zmiany w życiu człowieka. Ja też jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, takie prawdziwe świadczenie, w którym kobieta mówi, co zrobił dla niej Jezus, co się zmieniło w jej życiu, doprowadza do tego, że oni dowiadują się, jakby dochodzą do wniosku, że już wiedzą, kto prawdziwie jest Zbawicielem świata. To nie jest świadczenie, które skutkuje tym, że oni już teraz wiedzą, że to Żydzi, albo że to Samarytanie, albo że która ta góra, kto ma rację, tak jaki dzień, tylko że on jest Zbawicielem. On robi różnicę i w jej życiu, i w życiu całego świata. Tak? On też zbawi ten świat i zmieni, tak jak zmienił życie tej kobiety, zmieni los całego świata, bo jest Zbawicielem całego świata. I to jest chyba... To bym chciała, żeby, nie wiem, ludzie ze spotkania ze mną wynosili, że Jezus jest Zbawicielem świata i to jest to największe przesłanie, jakie możemy zanieść. Więc jeśli Ewangelia Jana jest napisana między innymi ze względu na to, żeby, że tak powiem, formować myśl uczniów, bo jest skierowana właśnie do uczniów Jezusa Chrystusa, no to poprzez ten czwarty rozdział tak naprawdę chyba chce nas nauczyć tego, żebyśmy po pierwsze byli w otwartej, szczerej, autentycznej relacji z Bogiem, takiej, która dotyka głębi naszego życia, a nie zatrzymywali się na jakichś powierzchownych kwestiach i żebyśmy w relacji z drugim człowiekiem nie budowali murów i barier, ale poprzez ten autentyzm i otwartość znajdowali się w punkcie, w którym ludzie będą mogli po prostu spotkać Boga. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za ten wspólny czas i Panie, Tobie dziękujemy również za Twojego Ducha Świętego, za to świadectwo, za to opowiadanie, za te niezwykłe prawdy, które wynikają tutaj z tego tekstu. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas, dla Beatki, dla Konrada i dla wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj razem z nami. Przez Jezusa. Amen. Amen.